Słowo awans kojarzy się nam ze zmianą sytuacji na lepsze. Dobrym przykładem tego była uroczystość nadania stopnia awansu uczniowskiego w klasach mundurowych. Wydarzenie miało miejsce w Zespole Szkół nr 1 w Zakrzówku 15 kwietnia. W uroczystości wzięli udział starosta kraśnicki pan Tadeusz Wojtek, wicestarosta pan Jarosław Czerw, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Zakrzówku pani Mieczysława Tarczalska, funkcjonariusze policji, straży pożarnej, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Spotkanie rozpoczęło się uroczystym odśpiewaniem hymnu narodowego i wniesieniem przez uczniów szkolnego sztandaru. Zaraz potem dyrektor placówki powitała wszystkich przybyłych gości. Następnie odbyła się część oficjalna, w której zostały wręczone akty mianowane. Awans na stopień kadeta otrzymało 7 uczniów, w tym 6 z klasy policyjnej i jeden z klasy strażackiej. Rodzice awansowanych uczniów otrzymali okolicznościowe listy gratulacyjne. Kolejnym punktem spotkania były przemówienia gości, w tym wystąpienie starosty kraśnickiego, który pogratulował wszystkim uczniom awansu z młodszego kapitana na kadeta. Te osiągnięcia są dzięki systematycznej pracy, bo tutaj liczą się zarówno oceny, jak również i zachowanie, a także pracy nauczycieli. Uważam, że to będzie również wzorem dla pozostałych uczniów, którzy niewątpliwie będą brać z tych najlepszych przykład i na następny semestr będzie jeszcze lepiej. Nie obyło się również bez podziękowań dla komendanta powiatowej policji w Kraśniku oraz komendanta powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, dzięki którym młodzież ucząca się w klasach mundurowych mogła pogłębiać nie tylko wiedzę, ale również zdobywać umiejętności praktyczne. Całość uroczystości uświetniła prezentacja multimedialna przedstawiająca naukę w klasach mundurowych oraz pokaz samoobrony zaprezentowany przez uczniów klas mundurowych. W moim przekonaniu to już dzisiaj możemy powiedzieć, że to, że ci młodzi ludzie rozpoczęli naukę w klasie mundurowej, na pewno wpłynie pozytywnie na ich dalszy rozwój. Wpłynie pozytywnie również przez to, że będą mogli w praktyce, i już to czynią, zapoznać się z praktycznymi aspektami pracy policjanta, pracy strażaka. Na dzisiejszej uroczystości mieliśmy okazję się o tym przekonać. To dopiero pierwszy rok nauki w klasie mundurowej. Jestem przekonany, że kolejne lata przyniosą dalszy rozwój. Uczniowie klas mundurowych mają wiele dodatkowych zajęć rozwijających sprawność fizyczną, ćwiczą techniki samoobrony i uczą się pływać. Wszystkie te zajęcia przygotowują młodzież do zawodu i dostania się do wyższych szkół. Staramy się maksymalnie dać naszym uczniom możliwość poznania zawodu zarówno strażaka, jak i policjanta. Chcemy, żeby byli przygotowani do wyższych szkół, do których się wybierają. No i życzymy im w przyszłości w związku z awansem dalszych sukcesów i potem dostania się do wymarzonego zawodu i do szkół wyższych mundurowych. Zespół Szkół nr 1 w Zakrzówku cieszy się szerokim uznaniem wśród uczniów. Dzięki spokojnej aurze młodzież chętnie uczęszcza na zajęcie i rozwija swoje umiejętności, by potem wykorzystać je w przyszłości. Uczniom klasy mundurowej warto być, ponieważ w przyszłości łatwiej się dostać do szkoły policyjnej, a później na policję. Uczniowie uczący się w tej szkole poznają, jak ma być w policji. Bardziej nas do tego przygotowują i odstresowują. Uroczystość nadania stopnia awansu uczniowskiego odbyła się w odświętnej atmosferze i była okazją do podsumowania pracy uczniów klas mundurowych.